sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Półfinał play-off. 3 lata czekano we Włocławku na rywalizację w strefie medalowej i pierwszy mecz nie przyniósł rozczarowania. Anvil Włocławek stoczył fantastyczny bój z Legią Warszawa, a wszystko rozstrzygnęło się dopiero w dogrywce. Zanim jednak doszło do tego, co w koszykówce można nazwać jej kwintesencją, ton rywalizacji nadała Legia. Goście szybko objęli prowadzenie 8-1 po punktach Adama Kempa i Raja Coelsa. Anvil gonił rękami Szymona Szewczyka i Żygi Dimca, ale po pierwszej kwarcie Legia wygrywała 22-14. Warszawianie wygrali także do przerwy 38-33 i po trzech kwartach 56-52. Zespół Wojciecha Kamińskiego grał naprawdę skutecznie i co gospodarze próbowali zmniejszyć dystans, goście za każdym razem znajdowali wyjście z sytuacji i odskakiwali. Punktowali Coelsz, Jureskiewicz i Dariusz Wyka, a gdy Robert Johnson trafił za 3 na 1,5 minuty do końca, Legia wygrywała 66-62. Czasu pozostawało mało, gdy James Bell wymusił faul i trafił 2 wolne. Po chwili zrobił to ponownie, ale tym razem trafił tylko jednego. Było 66-65 dla gości, gdy Grzegorz Kulka, stając na linii rzutów wolnych, wyprowadził Legię na 3-punktowe prowadzenie. Anvil miał 9 sekund, a trener Przemysław Frasunkiewicz poprosił o przerwę. Jak się okazało, time-out rozrysował idealnie, gdyż Bell trafił za 3 i po chwili, gdy Anvil obronił ostatnią akcję, sędziowie orzekli dogrywkę. W niej Bell nadal grał koncert, rzucając szybko 7 punktów, w tym bardzo trudną, kosmiczną trójkę, która dała Anvilowi prowadzenie 79-73 na 1,5 minuty do końca. Jeśli jednak trójka Bella była kosmiczna, to jak nazwać 2 rzuty Johnsona? Amerykanin w barwach gości najpierw trafił zza łuku w kontrze, 79-76, a następnie na 40 sekund przed końcem przymierzył aż z 10 metrów. To był kluczowy moment spotkania. Włocławianie już nie byli w stanie odmienić losów meczu i po pierwszym półfinałowym starciu Legia prowadzi 1-0.